Radio Szczecin. Zawsze w poniedziałek na antenie Radia Szczecin magazyn komputerowy Trącić Myszką. Laureat konkursów Popularyzator Nauki i Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Radio Szczecin. Projekt pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Radio Szczecin. www.myszka.org. Magazyn Trącić Myszką. Witam wszystkich słuchaczy magazynu komputerowego Trącić Myszką, tych, którzy słuchają nas w radiu, tych, którzy słuchają podcastów, tych, którzy towarzyszą nam na Facebooku, tych, którzy są na stronie www.myszka.org. Serdecznie zapraszam do czatowania na stronie www.myszka.org. A teraz panowie, teraz zwracam się do Tomasza Lama z Warcnetu i Piotra Pilka z Lantechu. A teraz machamy. Zaczynamy machać. No właśnie, dlatego że dzisiaj wyjątkowa niespodzianka dla naszych słuchaczy i jednocześnie od dzisiaj być może telewidzów, ponieważ na naszej stronie takiej ustreamowej można nas oglądać na żywca. Obiecaliśmy kiedyś. Także, że zrobimy tą transmisję i od dzisiaj każde nasze pojawienie się tutaj jest transmitowane. Z przykrością muszę stwierdzić, że na razie nie jest to może powalająca jakość. O właśnie, no teraz machamy na czacie, tak, z takim dużym opóźnieniem, a ja przy okazji wyjaśnię, bo niestety nie widać nas najlepiej. Pan Tomek zaraz powie co i jak i gdzie. Natomiast tak, ta duża, taka pomarańczowa plama, to jest pan Tomek. Ta taka plama niebiesko-biało-czarna, w kratkę taka, to jest pan Piotr. Tak. A w środku pana Jarka. Taka właśnie brązowa plama, lekko siwiejąca, to jestem właśnie ja. I więc krótko jeszcze, żeby, bo nie wszyscy są na czacie jest ten adres podany, być może, że komuś z mojego przekazu ustnego uda się wejść, www.ustream.tv /channel/myszka-org ustream.tv/channel/myszka-org. Zapraszamy też na czat, bo na czacie podajemy co chwileczkę ten adres do waszej dyspozycji. Można klikać i wchodzić i nas oglądać jednocześnie. To może teraz znowu pomachamy, prawda? Tak razem we trzech machamy, panie Piotrze, machamy. Zobaczymy, tak, jakie jest zobaczymy to później, za jaki czas, tak. Spore. Za jaki czas. Zaczynamy liczyć. O, przybyła kolejna osoba. Mam nadzieję, że obraz będzie trochę lepszy, ale jakby ktoś chciał przy okazji obejrzeć, co my tu w studiu robimy, to ja serdecznie zapraszam na YouTube'a, gdzie są fragmenty niektórych myszek w formie, powiedziałbym, takich małych klipów, wideoklipów. No i przede wszystkim na stronie myszki jest bardzo dużo plików wideo. No proszę, teraz machamy. Czyli jednak to opóźnienie jest bardzo, bardzo, bardzo duże. No ale tak, zaczęliśmy telewizyjnie, no i ponieważ było tak, było telewizyjnie na czacie, było telewizyjnie w ogóle w sieci, będzie telewizyjnie również w radiu, bo święta coraz bliżej, tak. Więc trzeba będzie pewnie powiedzieć o paru ciekawostkach telewizyjnych, jako że święta się zbliżają. Pewnie się spotkamy jeszcze tutaj w tym samym składzie, dosłownie przed samymi świętami. Ale jak znam pana Tomka i pana Piotra, to oni bardzo pracowicie odrabiali ostatnio zadania domowe, przygotowując się do kolejnych. Szczególnie jedno. Ale ta telewizja, czy nowe okienka? Nowe okienka. Aha, oczywiście, no to może... bo mieliśmy przygotować recenzję dla naszych słuchaczy. Ale niestety, no nie ukrywam, że trochę zeszło i w tym czasie nic nie zrobiliśmy. Przykro mi. Ale zdążyliśmy przetestować i tak. Myślę, że w dzisiejszym programie podzielimy się informacjami. Dużo chcemy powiedzieć, bo dużo nowego jest. Dużo nowego, natomiast są dwie różne strony z tego, co zdążyłem rozmawiać z Tomkiem przed audycją. Tomkowi się podoba Windows nowy, mnie się nie podoba Windows nowy. Chociaż jeżeli sięgniemy wstecz pamięcią albo zajrzymy do podcastów, to na pewno się tam pojawią moje słowa, że jest super, fantastyczny i tak dalej. Ale to były opinie internautów. Czekamy w takim razie, co powie na ten temat Tomasz. No niestety niektóre opinie a propos nowych okienek są takie, że nie nadają się do cytowania. Jakby ktoś chciał przeczytać, to zapraszam do czatowania na www.myszka.org. Ale ja sądzę, że nie wszyscy będą równie, powiedziałbym, druzgocący w swoich opiniach. Ja sobie pozwolę do słuchacza tylko, bo pyta, dlaczego taka jakość. Ja już odpowiem, jest bardzo wolne łącze.
W studiu. Nie wiemy dlaczego, ale to jest pierwsza transmisja nasza na żywo. Pierwsza próba w ogóle. Tak, pierwsza próba. Miejmy nadzieję, że do końca audycji będzie udana. Następnym razem postaramy się, żeby było lepiej. Na pewno będzie lepiej. No w tej chwili po prostu musiałem zmniejszyć jakość po to, żeby w ogóle było widać, że my się ruszamy. W poprzednim odcinku było to, że tak powiem, ze stroboskopem, tak? To znaczy, dokładnie mówiąc, pan Tomek podnosił rękę, zamierał, potem ją podnosił wyżej, znowu zamierał i wreszcie sięgał tą ręką po kubek. To się nazywa, to się przerwa w streamie nazywa. No tak to można nazwać. Dobrze, to w takim razie zaczynamy nasze tematy, ale jak zwykle będą oczywiście pytania konkursowe dla czatujących i dla telefonujących. Przypominam, czatujemy na www.myszka.org. Serdecznie zapraszam do czatowania. No a telefon do radia tradycyjnie, panie Tomku, tu nawet jest wypisany. To jaki jest to telefon? Nowy telefon do studia, 91 421 9200. On już znaczy, jest od mniej więcej roku już chyba nowy. No tak, ale jest nowy. Na monitorze nadal jest nowy. To jest nowy. Na szybie mamy też, podpowiada nam Jacek Bukianiec, który dzisiaj nas realizuje audycję. Na szybie mamy bardzo ładny napis miłego dnia. www.radio.szczecin.pl. No to się zmieniło do nas. Naszej wizyty, prawda? No w takim razie zaczynamy od. Może inaczej. Proponuję, żebyśmy teraz dali naszym słuchaczom szansę, żeby odetchnęli, żeby znaleźli nas w internecie i mogli nas oglądać. Przypominam, ta duża różowa, przepraszam, nie różowa, tylko pomarańczowa plama, to jest pan Tomek. Ta plama niebiesko-czarno-biała, to jest pan Piotr. A ta plama brązowa, to jestem ja. A teraz zmienimy na chwilę temat i powiemy o uczeniu dzieci, czyli to będzie jeden z tematów, do których już niedługo będziemy się odnosić, bo mamy parę ciekawych pomysłów dotyczących edukacji najmłodszych słuchaczy.